We wrześniu w ramach projektu Bezpieczne Miasto, Inna Droga w jednej z łódzkich szkół zorganizowaliśmy spotkanie, żeby poinformować mieszkańców i pokazać im, jakie są skuteczne metody zapewnienia bezpiecznej drogi dojścia do szkół dla naszych najmłodszych. Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy Konrada Strzeleckiego, człowieka, który w zeszłym roku zgłosił projekt do budżetu obywatelskiego. Projekt autorstwa Konrada nie dość, że został wybrany przez mieszkańców, to został także w tym roku zrealizowany. W trakcie spotkania zaprezentowałem, w jaki sposób możemy dążyć do poprawy bezpieczeństwa pod szkołami. Jednym ze sposobów jest wysyłanie pism do ZDIT-u. Ja wysyłałem pisma i wnioski z prośbą o wymalowanie przejść dla pieszych, tudzież wykonanie podniesionych skrzyżowań. Drugim sposobem jest zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego. Dzięki temu, tak jak było w moim przypadku, pod szkołami został uspokojony ruch. Powstały separatory i pod trzema szkołami zostały postawione trzy stojaki rowerowe. Dodatkowo, jako wynik tego mojego działania, pod szkołami ruch upłynnił się. Rodzice nie parkują na całym trawniku i zostawiają dojścia do szkoły. Teraz dzieci są wysadzane pod szkołą, a rodzice jadą dalej, nie blokując ruchu na ulicy.